W tym wideo chciałbym, żebyśmy wspólnie zrobili parę przykładów ćwiczeń z Khan Academy dotyczących wyrażeń równoważnych zawierających dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych. Chciałbym, żebyśmy się upewnili, że dobrze rozumiemy, jak wykonywać obliczenia z liczbami ujemnymi i jak w praktyce stosować własności działań. No to zaczynamy. Basia próbowała obliczyć wartość poniższego wyrażenia krok po kroku. To jest wyrażenie, które Basia próbowała obliczyć: 4 piąte dodać 7, odjąć 5 czwartych i mamy znaleźć błąd, który Basia popełniła w kroku pierwszym, w kroku drugim albo w kroku trzecim, albo jeżeli Basia nie popełniła żadnego błędu, zaznaczamy odpowiedź czwartą. Krok pierwszy. W kroku pierwszym 4 piąte odjąć 5 czwartych dodać 7, no i wygląda na to, że tylko Basia zamieniła kolejność zapisu 4 piąte Tutaj też mamy 4 piąte, dodać 7, tutaj też mamy dodać 7 i odjąć 5 czwartych, tutaj też odjąć 5 czwartych. Kolejność w jakiej zapiszemy dodawanie i odejmowanie nie ma znaczenia i nie ma wpływu na wynik, więc możemy przyjąć, że w kroku pierwszym Basia nie popełniła żadnego błędu. Prawdopodobnie chciała tylko ułatwić sobie wykonywanie działań i ułamki zapisała na początku, a potem na sam koniec liczbę całkowitą. W kroku drugim mamy 0 dodać 7, no i wychodzi na to, ponieważ siódemka, tak jak była na końcu, tak została na końcu, wychodzi na to, że 4 piąte odjąć 5 czwartych to według Basi jest 0. 4 piąte odjąć 5 czwartych to nie jest 0. To nie są liczby przeciwne, to nie jest 4 piąte odjąć 4 piąte albo 4 piąte dodać minus 4 piąte, tylko 4 piąte i 5 czwartych to są liczby odwrotne. Odejmowanie liczb odwrotnych, nie daje w wyniku 0. 5 czwartych to odwrotność 4 piątych, a nie liczba przeciwna. Tutaj zdecydowanie jest błąd i możemy zaznaczyć w kroku drugim, że Basia popełniła błąd. W kroku trzecim 0 dodać 7 rzeczywiście jest 7, czyli w kroku trzecim Basia nie popełniła błędu, ale ponieważ w kroku drugim popełniła, obliczając tutaj niepoprawnie, to błąd ciągnie się za nami i siódemka nie jest poprawnym wynikiem. Zaznaczamy, że w kroku drugim Basia popełniła błąd. Które równania są prawdziwe? Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. 0 równa się 0 dodać x, odjąć x. No to na pierwszy rzut oka wygląda na równanie prawdziwe. I drugie, 0 równa się minus x, odjąć minus x, dodać 0. I trzecia opcja, żadne z powyższych. Pierwsze równanie 0 równa się 0 dodać x, odjąć x, na pewno jest prawdziwe, bo jakiekolwiek nie byłoby x plus x, i minus x to liczby przeciwne. Suma liczb przeciwnych to 0. 0 dodać 0 równa się 0, czyli to równanie na pewno jest prawdziwe. W drugim przypadku po lewej stronie również mamy 0, po prawej mamy minus x, tutaj mamy odejmowanie ujemnego x albo liczby przeciwnej do x i na koniec dodać 0. Odjąć minus x jest równoważne z dodaniem x, czyli możemy powiedzieć, że mamy tutaj minus x dodać x, co daje razem 0. I dodać 0. To się równa 0. To równanie również jest poprawne. Które z poniższych wyrażeń są równoważne do 6,53 odjąć minus 4,11? I dodać 7,92. Jeden ze sposobów, w jaki możemy to określić, to obliczenie wartości tego wyrażenia i potem obliczenie wartości tych dwóch wyrażeń. Ale możemy po prostu przyjrzeć się i zastanowić się, czy tutaj nie zostało coś zamienione. Jeżeli nie, to są to wyrażenia równoważne. Pierwsze: 6,53 dodać 7,92. Odjąć 4,11. No to spójrzmy po kolei. Pierwszy wyraz 6,53 i tutaj również 6,53. Nic się nie zmieniło, znaczy, że jest ok. Dalej mamy odjąć minus 4,11, tutaj mamy odjąć 4,11. Odjąć minus 4,11 to to samo, co dodać 4,11, a tutaj mamy odjąć 4,11, czyli ten wyraz nie jest równoważny albo działanie na tym wyraz. Wyrażenie jest równoważne tutaj i tutaj. Ostatni wyraz 7,92 jest również taki sam tutaj, czyli gdyby tutaj był znak plus, to byłoby ok, bo tutaj mamy odejmowanie liczby ujemnej, ale tu jest minus, więc to nie jest równoważne z tym wyrażeniem. Drugie, 6,53 dodać 4,11 i dodać 7,92. No i tym razem się zgadza, bo to 4,11 tutaj ma znak plus i to jest Wyrażenie równoważne do tego zapisanego w pytaniu. W pierwszej odpowiedzi można jeszcze zauważyć, że została zamieniona kolejność zapisania tych wyrazów. Wyraz 4,11 jest tutaj na końcu, a tutaj w środku całego wyrażenia. Nie ma to znaczenia, dlatego że dodawanie i odejmowanie jest przemienne. Kolejność dodawania albo odejmowania poszczególnych wyrazów nie ma wpływu na wynik, czyli zaznaczamy drugą odpowiedź jako równoważną. Które równania są prawdziwe? Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Minus x dodać minus x równa się 0. I drugie x odjąć minus x równa się 0. Minus x dodać minus x, jaka może być wartość takiego wyrażenia? Dodać minus x oznacza to samo, co odjąć x, czyli moglibyśmy zapisać jako równoważne do tej lewej strony wyrażenie minus x odjąć x, a minus x odjąć x. To to samo co minus 2x. Odejmujemy 1x, potem odejmujemy jeszcze 1x. Razem mamy odjęte 2x. Minus 2x jest równe 0 tylko wtedy, kiedy x jest równe 0. W każdym innym przypadku jest nieprawdziwe. W związku z tym możemy zapisać, że to nie jest równanie prawdziwe. Właściwie można by to pytanie zrozumieć, które równania są zawsze prawdziwe. Bo w zależności od tego, jaka jest wartość x, to równanie może być prawdziwe, ale nie musi. Ok, drugie. x od odjąć minus x to to samo, co x dodać x. Tutaj moglibyśmy zapisać x dodać x równa się 0, a x dodać x to 2x. 2x równe 0 jest równaniem prawdziwym tylko wtedy, kiedy x równa się 0. Generalnie 2x równa się 0 może być prawdziwe albo może nie być, czyli nie jest prawdą, że jest zawsze prawdziwe i zaznaczymy w takim razie, że żadne z powyższych. Raul próbował obliczyć wartość poniższego wyrażenia krok po kroku. 3 odjąć minus 5 odjąć 7 i mamy oczywiście, jak w poprzednich zadaniach, znaleźć błąd Raula w pierwszym, drugim lub trzecim lub w żadnym kroku. 3 dodać 5 odjąć 7. Odjąć minus 5 oznacza to samo, co dodać 5. Czyli 3 dodać 5 odjąć 7. Te dwa wyrażenia są równoważne. W kroku pierwszym Raul nie popełnił żadnego błędu. W kroku drugim mamy 3 dodać 2. No, i wychodzi na to, ponieważ trójka jest bez zmian, że 5 odjąć 7 dla Raula oznacza tyle samo co 2. 5 odjąć 7 to minus 2, czyli byłoby poprawnie, gdyby tutaj był znak minus 3 minus 2. Możemy też zrobić to tak, że obliczymy wartość tego wyrażenia. 3 dodać 5 to 8, odjąć 7 to 1, a 3 dodać 2. To 5, czyli to na pewno nie są wyrażenia równoważne, skoro po obliczeniu dają dwa różne wyniki. Tutaj się Raul pomylił i zamiast 5 odjąć 7 minus 2, zaznaczył, że to jest plus 2, czyli możemy zaznaczyć w kroku drugim, że popełnił błąd. W kroku trzecim nie popełnił błędu, bo 3 dodać 2 to rzeczywiście równa się 5, ale ten wynik nie jest poprawny, bo błąd popełniony w kroku drugim, czyli tutaj, ciągnie się za nim aż do końca. W kroku drugim jest błąd, zaznaczamy prawidłowo.